Cześć, witajcie na kanale LUBU bezpośrednio. Dzisiaj będę rozmawiała z Jadwigą Mizerską o partycypacji młodych i o Młodzieżowych Radach Miasta. Cześć. To jest, to jest wszystkim. Jakbyś mogła powiedzieć, może tak na początku, dlaczego właśnie to ty jesteś tą osobą, z którą warto porozmawiać o Młodzieżowych Radach Miasta i o partycypacji młodych. Chyba takim najważniejszym, najważniejszym wiadomością jest to, że właśnie zostałam wybrana na opiekunkę Młodzieżowej Rady Krakowa. Zgłosiła mnie Młodzieżowa Rada Krakowa, a Rada Miasta Krakowa to przegłosowała i od tego roku w końcu Młodzieżowa Rada Krakowa może mieć opiekuna. Z Młodzieżową Radą Krakowa jestem związana już od 2019 roku. Byłam radną, wiceprzewodniczącą i przewodniczącą, a teraz właśnie, tak jak już wspominałam, sprawuję funkcję opiekuna właśnie Młodzieżowej Rady, czy to ogólnopolsko, czy tutaj w mieście, nie są mi obce. Tak, dlatego też myślę, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa, bo porozmawiamy tak naprawdę z osobą, która praktykuje tą partycypację młodych już od bardzo dawna. Jak zaczęła się w takim razie ta Twoja działalność społeczna, działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta? Czy to był taki początek, że właśnie dołączyłaś do Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, czy już wcześniej działałaś gdzieś na przykład na wolontariacie? Zdecydowanie wcześniej, ponieważ moja przygoda z działalnością społeczną zaczęła się już w szkole podstawowej, a rozwinęła się bardziej w gimnazjum. Miałam to szczęście, że właśnie w gimnazjum działało szkolne koło wolontariatu. I tam zaangażowałam się we wszystkie akcje, które były możliwe. Brałam udział w różnych kampaniach społecznych, właśnie w wolontariacie sportowym, w projektach miejskich, które były kierowane właśnie do uczniów e, wtedy gimnazjalnych. I e, to mnie właśnie tak pchnęło, żeby działać dalej. Zauważyłam, że to mi daje satysfakcję i jest dla mnie ważne. E, to, co też e, dało mi taką pewność siebie, e, to jest Fakt, że gdy miałam 14 lat, zostałam marszałkinią Sejmiku Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego i wtedy zauważyłam, że jest bardzo wiele możliwości działania dla właśnie młodych. I, ale właśnie było pytanie, w jaki sposób zaczęła się moja działalność z Młodzieżową Radą. To bardzo prosto, ponieważ gdy poszłam do liceum, dowiedziałam się pierwszy raz, że istnieje coś takiego jak Młodzieżowa Rada Krakowa. Odbywały się wtedy w moim liceum wybory. Stwierdziłam, że mam już taki bagaż doświadczeń, że będę w stanie dobrze sprawować obowiązki radnej w Młodzieżowej Radzie i stwierdziłam, że będę właśnie kandydowała. Udało mi się wygrać te wybory, więc tak zostałam młodzieżową radną i tak zostałam na trzy lata, bo właśnie co roku kandydowałam i udawało mi się wygrywać wybory. I tak dalej się z Młodzieżową Radą nie mogę rozstać, ponieważ teraz właśnie jestem opiekunem. Wiemy, że Młodzieżowe Rady Miasta istnieją nie tylko w Krakowie, ale w wielu miastach, gminach, powiatach w całej Polsce. Sama też byłam członkinią Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie Śląskiej, więc wiem jakie może to przynieść konsekwencje w postaci takiego wiecznego zapału i ochoty do działania. Jest to na pewno bardzo rozwijające, ale nie mamy jakiejś jednej ustawy dotyczącej młodzieżowych rad miasta, więc one, każda trochę funkcjonuje inaczej. Jakbyś mogła, właśnie na przykładzie Krakowa powiedzieć, czym w ogóle są te młodzieżowe rady miasta, jak do nich dołączyć i co te młodzieżowe rady miasta robią? Młodzieżowe rady miasta są to oficjalne reprezentacje młodzieży w mieście. Jest to organ, który buduje, współtworzy politykę młodzieżową właśnie dla młodych. Młodzieżowe rady są właśnie współtworzone przez młodych, to znaczy młodzieżowymi radnymi są po prostu osoby młode. Można powiedzieć, że to jest taka rada miasta, która jest dla młodych i skierowana do młodych. Działają tam różne komisje tematyczne, również młodzieżowe rady mają kompetencje takie, jak kompetencja opiniotwórcza, czy uchwałodawcza, mogą inicjować bardzo wiele projektów. To jest ważne, ponieważ wcześniej młodzieżowe rady bardziej ograniczały się właśnie do, tylko do tych konsultacji i do tego opiniowania, a teraz po 2021 roku, po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym powiatowym, to te młodzieżowe rady mają więcej kompetencji, Ponieważ mają też właśnie te kompetencje, za którymi, dzięki którym mogą pewne projekty bezpośrednio kierować do młodych. A jak zostać właśnie częścią Młodzieżowej Rady Miasta? Jak dołączyć do Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa? Jak da się też kreować właśnie taką miejską politykę dla młodych? W Młodzieżowej Radzie Krakowa, aby być w tej Młodzieżowej Radzie, trzeba być osobą, która uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej. Ponieważ przedstawicielami w Radzie są to osoby, które wychowodzą się z samorządów mhm. uczniowskich, jest to jeden przedstawiciel na szkołę, więc trzeba wygrać wybory, które są organizowane wewnętrznie przez szkołę. Zazwyczaj organizuje to samorząd uczniowski, i te wybory bardzo różnie wyglądają. Niektóre szkoły organizują to w sposób taki powszechny, gdy. Ogłasza się te kandydatury, kandydatury mają okazję się zaprezentować, a niektórzy bardziej ograniczają to tylko do takiego wyboru przez właśnie komisję, która na przykład składa się z samorządu uczniowskiego. Niestety w niektórych szkołach jeszcze funkcjonuje to tak, że dyrektor wskazuje tą osobę, która powinna iść do Młodzieżowej Rady. Jednak my tego nie popieramy i w statucie Młodzieżowej Rady Krakowa. Jest jasno napisane, że powinny zostać przeprowadzone wybory w każdej szkole ponadpodstawowej w Krakowie. Tak, to z takich tych moich doświadczeń, jak jeszcze byłam częścią Młodzieżowej Rady Miasta Rode Śląska, no to u nas były rzeczywiście te wybory w każdej szkole, na szczęście się nie spotkałam z tym, że ktoś był przymuszany, żeby dołączyć, chociaż też wiadomo, że z kandydatami, kandydatkami może być różnie. A co tobie dała ta działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta? Bo jak sama wspomniałaś, kompetencje teraz Młodzieżowych Rad Miasta są zwykle większe niż jeszcze kiedyś. Jakie są takie działania, które udało ci się prowadzić, jak sama byłaś częścią MRM-u w Krakowie? To Działalność tam dała mi bardzo, bardzo duże doświadczenie. Nie tylko takie doświadczenie dotyczące tak. Ich rzeczy, jak pisanie uchwał, wniosków, przygotowywanie porządku obrad, ale to mnie nauczyło zarządzać bardzo dużą i różnorodną grupą, bo w Młodzieżowej Radzie Rakowe zazwyczaj jest tak 50 osób, które mają bardzo różne opinie, bardzo różne hmm. poglądy. Często ta młodzież się ze sobą nie zgadza, a jednak trzeba razem do tego usiąść i zrobić jakiś projekt, bo zazwyczaj pomysłów jest mnóstwo. Ale też trzeba przejść do realizacji. I właśnie Młodzieżowa Rada Krakowa nauczyła mnie tego, jak prowadzić ten zespół, jak też realizować jakieś tam swoje cele, ale i również słuchać innych. Bo tak jak właśnie wspominałam, w Młodzieżowej Radzie działają pewne komisje, które też wypracowują swoje pomysły. I też jako ja przewodnicząca miałam swój plan wyborczy, który chciałam zrealizować. I to wszystko trzeba właśnie pogodzić i przejść do realizacji, tak. Aby słuchać tej młodzieży, bo Młodzieżowa Rada Krakowa jest reprezentacją młodzieży krakowskiej, ale co z tego, jeżeli to, co będzie robić, nie będzie konsultowane właśnie z młodzieżą, która tutaj się uczy u nas w szkołach? To, co mi jeszcze dała Młodzieżowa Rada, to to, że mogłam poznać pewne mechanizmy właśnie partycypacji młodych, to jak działa Urząd Miasta Krakowa. Mogła mieć taką bezpośrednią, właśnie, styczność z Radą Miasta, z decydentami u nas w Krakowie. To może się wydawać troszkę śmieszne, że, że to jest takie świetne, ale w młodym wieku to jest bardzo potrzebne, ponieważ młodzi ludzie wtedy wiedzą, że decydent to też jest, że tak powiem, człowiek i można do niego podejść bezpośrednio i o coś poprosić. I, i może po prostu osoba, która jest jakaś tam decyzyjna, może coś zrobić dla młodzieży? Oprócz tego, Młodzieżowa Rada dała mi bardzo dużo satysfakcji z działalności. Faktycznie miałam poczucie, że mam jakiś wpływ na to, co mnie otacza. Wcześniej, jak działam w samorządach uczniowskich, nie czułam się aż tak bardzo sprawczo jak w Młodzieżowej Radzie, co mi dało właśnie takie poczucie i taką motywację, żeby iść dalej. Poznałam też bardzo dużo osób, które bardzo są zaangażowane. Które też właśnie teraz ze mną dalej działają i nawiązało się też pewne takie przyjaźnie. Jako Młodzieżywa Rada zrobiliśmy bardzo dużo, zwłaszcza w tej dziewiątej mhm. kadencji i teraz kadencja również bardzo mocno działa. co mnie bardzo to cieszy, ponieważ ta młodzież w Krakowie jest coraz bardziej świadoma, że ta Młodzieżywa Rada istnieje. I że to jest ta właśnie reprezentacja młodych osób. Tak, byś właśnie mogła opowiedzieć o takich przykładowych działaniach Młodzieżowej Rady Miasta, takich działaniach, w których albo tu uczestniczyłaś, albo teraz, jako opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta, nad nimi patronujesz i wspierasz młodych właśnie do tych działań. Z czego jesteś dumna? Najbardziej jestem dumna, że udało się zwiększyć rozpoznawalność Młodzieżowej Rady w mieście. I tak jak wspominałam, gdy zostałam tą przewodniczącą, oparłam swoją kadencję na kilku takich filarach. Takim pierwszym filarem było zwiększenie współpracy z samorządami uczniowskimi, żeby zawięzić właśnie tą współpracę, aby podejmować nie tylko działania jako Młodzieżowa Rada, ale podejmować wspólnie razem ze samorządami uczniowskimi. Organizowaliśmy między innymi konferencje o partycypacji o tym, jak młodzi ludzie mogą w Krakowie na przykład się udzielać, jak mogą stworzyć na przykład organizację, jak stworzyć kampanię społeczną. Robiliśmy również panele dyskusyjne o edukacji z kuratorium oświaty, ponieważ edukacja jest bardzo, nie chcę powiedzieć problemem młodzieży, ale bardzo młodzież ma do powiedzenia odnośnie edukacji, która niestety nie odpowiada potrzebom młodym, młodych. To, co było jeszcze ważne, to właśnie współpraca międzypokoleniowa. Nawiązaliśmy współpracę z Radą Krakowskich Seniorów, którzy bardzo brzeźnie działają w Krakowie i są naprawdę przeuroczy. Mogliśmy z nimi rozmawiać właśnie na temat na przykład patriotyzmu współczesnego. Okazało się, że mamy bardzo wiele wspólnych poglądów i bardzo się ze sobą zgadzamy, więc zawsze ta Rada Krakowskich Seniorów była dla nas wsparciem. Ważny był również dla nas oczywiście m, temat dotyczący kryzysu mhm. klimatycznego. Organizowaliśmy również takie właśnie warsztaty dotyczące jakiej edukacji klimatycznej w mieście chcemy. Również organizowaliśmy, organizowaliśmy konkurs klimatyczny dla szkół ponadpodstawowych, ale i również podstawowych razem z jednostką Klimat, Energia, Gospodarka, Wodna. Oraz e, oczywiście publikowaliśmy pewne materiały na naszych social mediach. E, to, co jest ważne, i to jest chyba mój ulubiony projekt, który się odbył w dziewiątej kadencji, e, to to, że e, udało nam się zorganizować konkurs Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej i Kapituła składała się tylko i wyłącznie z młodych osób. Więc dla mnie to miało taki symboliczny wydźwięk, że to e, jeżeli młodzi chcą dać jakąś nagrodę, to tylko młodzi powinni o tym decydować. No, i mam nadzieję, że to będzie też taka, właśnie tradycja Młodzieżowej Rady Krakowa, że e, ten konkurs będzie kontynuowany. To, co robi teraz dziesiąta kadencja, e, to jest e, też naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem, e, ponieważ oni e, bardzo e, wyszli z nowymi pomysłami, ale jeszcze udoskonala udoskonalają te, które były mhm. wcześniej. I e, e, na przykład teraz Młodzieżowa Rada Krakowa. Bardzo intensywnie pracuje nad tematyką ochrony praw ucznia. Na przykład mają taki pomysł, aby w Krakowie utworzyć rzecznika miejskiego praw ucznia, aby te prawa nie były łamane, wtedy by się też zwiększyła na przykład edukacja dotycząca właśnie tych praw ucznia. Teraz właśnie Młodzieżowa Rada Krakowa też patronuje i wspiera samorządy uczniowskie, aby one utworzyły właśnie takich u siebie rzeczników praw ucznia. I żeby właśnie to było skuteczne, to prowadzi pewne takie szkolenia, wspiera i integruje właśnie tych rzeczników. Naszym takim jeszcze postulatem rok temu było utworzenie pełnomocnika do spraw młodzieży, bo jednak dalej uważaliśmy, że ta polityka młodzieżowa mhm. mogłaby być lepsza, na przykład w Kładzie Poznania, gdzie taki pełnomocnik tam funkcjonuje. Niestety u nas w Krakowie mamy na przykład pełnomocniczkę do spraw seniorów. A do młodzieży niestety nie ma, ale to już jest totalnie inny temat, i e, jestem właśnie dumna z tego, że Młodzieżowa Rada Krakowa cały czas podejmuje starania, cały czas e, działa e, i coraz bardziej widać się w Krakowie, że te młode osoby są obecne. Jak tu naprawdę to jest ogrom działań, i to bardzo imponujące, że tyle jesteście w stanie tak naprawdę w ciągu niedługiej kadencji e, zorganizować. Także już tu wiemy, jakie młodzi mają możliwości w ramach tej samej młodzieżowej rady miasta. A oprócz tego, jak wygląda polityka młodzieżowa lokalnie, możesz powiedzieć, właśnie na przykładzie Krakowa, w którym na co dzień mhm. funkcjonujesz, czy osoby młode mają właśnie jakieś możliwości poza samym samorządem uczniowskim, młodzieżową radą miasta, żeby partycypować, żeby właśnie się edukować także poprzez takie lokalne, regionalne działanie? Właśnie obecnie zakończył się program Aktywnego Uczestnictwa Młodzieży Mody Kraków 2.0, który był realizowany w latach 2019-2023. Teraz właśnie trwają konsultacje nad nową strategią dla młodzieży, więc tutaj zachęcam wszystkich młodych, którzy chcieliby współtworzyć taką strategię, ale to co się działo w poprzedniej strategii, to co, jakie działania mm -hmm. były podejmowane przez miasto? To Krakowska Akademia Samorządności, która miała za zadanie kształtować przyszłych liderów, i tam odbywały się bardzo fajne zajęcia, na przykład dotyczące przemawiania publicznego, dotyczące jak zorganizować projekt, a właśnie dotyczące też finansów. To są takie bardzo rzeczy przydatne, jeżeli później osoba chce kontynuować swoją działalność. Zostały również utworzone przestrzenie dla młodych, tak zwane pracownie dla młodych. One funkcjonują na zachodniej, na Kozłówce i na Osiedle Piastów. Tam osoby młode mogą przyjść, zorganizować jakieś spotkania, nawet swojej właśnie czy to organizacji, mhm. czy samorządu takiego, ale mogą też tam po prostu odrobić lekcję czy po prostu posiedzieć, jeżeli mają taką ochotę. Również w Krakowie funkcjonuje program SUBAK który jest wsparciem dla samorządów uczniowskich. A tutaj właśnie te samorządy uczniowskie są bardzo ważnym elementem partycypacji. A często nie doceniamy ich. Tak naprawdę ta cała działalność wśród osób młodych zaczyna się od samorządu uczniowskiego. Ale co z takich jeszcze działań Krakowa? No to na przykład jest gazetka. Miejska e, tworzona przez osoby młode dla młodych, młodych Kraków tejże. Można tam przeczytać naprawdę bardzo m, wiele artykułów dotyczących problemów młodzieży, ale i też e, o tym, co się dzieje w mieście. E, funkcjonują też właśnie dni wolontariatu, e, które m, skupiają wolontariuszy z całego Krakowa. To jest e, świetny czas, żeby się zintegrować. Oraz e, m, co tak jeszcze działa tutaj w Krakowie? No jest bardzo dużo możliwości i też ciężko mi tak wszystko wymienić. To, co teraz powiedziałam, to jest to, co jest organizowane w ramach strategii miasta na rzecz młodzieży. Natomiast to, jak młodzież się może jeszcze angażować, to na pewno na przykład w działania Młodzieżowej Rady Krakowa, ponieważ te działania są kierowane do wszystkich i nie trzeba być radnym. Aby brać udział i współtworzyć jakiś projekt. Bardzo chcemy, aby Młodzieżowa Rada była dla wszystkich. Oczywiście są reprezentanci, są młodzieżowi radni, którzy mają prawo do głosowania na, młodzie na sesji mhm. Młodzieżowej Rady. Natomiast ważne jest to, że to jest taka przestrzeń właśnie dla młodych. Sesje są otwarte, może każdy przyjść, można złożyć wniosek, można porozmawiać albo na przykład spotkać się z komisją. I to jest taka właśnie otwarta przestrzeń która jest bardzo cenna, ponieważ teraz zauważyliśmy, że coraz więcej osób się do nas zgłasza i chce z nami e, współdziałać. Jeśli chodzi o takie jeszcze e, może możliwości dla młodych w Krakowie, to działa bardzo u nas e, dużo organizacji, e, nie tylko młodzieżowych, mhm. ale które również działają dla młodych. E, na przykład jest to Fundacja Edukacyjna Nausika która bardzo fajnie robi gry dotyczące właśnie kryzysu klimatycznego. Również można się z taką fundacją spotkać, umówić. Mogą na przykład te osoby, które mają większe doświadczenie wskazać pewne wskazówki. Oczywiście jest też Olimpiada Zwolnieni z Teorii, którzy chyba już wszyscy znają, ale myślę, że to też jest taki dobry początek, aby zapoznać się z tym aktywizmem, no i też właśnie mieć tego mentora, który wspiera w tej takiej ścieżce aktywistycznej. Czyli jak tu słyszę, naprawdę tych możliwości jest sporo. Czy taka polityka właśnie promocyjna Krakowa, czy ta polityka w, dla młodych przebija się właśnie i osoby młode z Krakowa właśnie, czy wiedzą o tym, jak działać, jak partycypować w tym życiu społecznym i politycznym? Czy wiedzą, tak? Mhm. Myślę, że Mogłaby być większa edukacja na temat tego, jakie są możliwości. Ja sama poznałam te możliwości dzięki mojemu gimnazjum, a następnie dzięki młodzieżowej radzie. Natomiast jest to zazwyczaj takie zamknięte środowisko, mhm. które chce być otwarte na innych, ale nie zawsze udaje się w tą promocję i dobrą komunikację. To znaczy, myślę, że tutaj miasto mogłaby zwiększyć swoje działania promocyjne odnośnie właśnie Krakowskiej Akademii Samorządności czy przestrzeni młodych, pracowni młodych. Bo dużo osób niestety o tym nie wie i też niestety dużo osób boi się zapytać, boi się zacząć, ponieważ w szkole, zależy której szkole, w niektórych szkołach się o tym po prostu nie mówi. Więc myślę, że tutaj brakuje tej takiej edukacji obywatelskiej, brakuje takiego pokazywania, że działalność społeczna jest fajna, że to nie jest tylko działalność na przykład polityczna, nie trzeba być za jakąś partią, aby robić coś mhm. fajnego w lokalnej społeczności, tylko wystarczy właśnie na przykład zebrać się grupą osób i też nie trzeba działać formalnie, można nieformalnie się zebrać i to w mieście Zmienić. Jeśli chodzi o taką skalę ogólnopolską, no to też jest bardzo dużo możliwości dla młodych osób. Nawet bym powiedziała, że coraz więcej możliwości i coraz więcej się tworzy różnych organów dla młodych. Czy to jest dobre? Oczywiście, że tak. Tylko mam wrażenie, że troszkę to idzie czasami w taki tokenizm, mhm. czyli ok, jest fajnie, jest przestrzeń, są możliwości dla młodych osób, ale czy faktycznie ta polityka młodzieżowa jest sprawcza? Czy faktycznie te osoby młode są sprawcze? Bo jeżeli osoby młode napotkają pewną barierę w trakcie swojej ścieżki aktywistycznej, później jest czasami ciężko do niej wrócić. A szkoda, bo zazwyczaj te osoby mają bardzo duży potencjał i po prostu mogą wiele zmienić w nie tylko lokalnej takiej rzeczywistości, ale też na skali ogólnopolskiej. Czyli tak naprawdę takimi dwoma głównymi przeszkodami, żeby ta partycypacja młodych w życiu społecznym była większa. No to pierwsze jest ta edukacja, i tym, czyli to, że po prostu często osoby młode nie wiedzą o możliwościach, a druga to to, że jednak młodzi chcą, żeby to, co robią, rzeczywiście jakby się urzeczywistniło, żeby te działania były sprawcze. Myślę, że to dla mnie też było bardzo ważne, jak jeszcze działam sama w młodzieżowej Radzie miasta i to, co dawało mi zawsze największego kopa do dalszych działań, to możliwość realizacji wielu tych pomysłów żeby się właśnie na tych samych pomysłach nie kończyło. Dziękuję tu właśnie za mówienie o tej samej partycypacji. A co tobie właśnie dało to działanie? Czy ty czujesz się bardziej dzięki tym wszystkim działaniom na wolontariacie, dzięki aktywistycznemu działaniu, czujesz się bardziej świadomą obywatelką i czy polecasz właśnie takie włączanie w to życie społeczne nawet już właśnie za czasów szkolnych? Tak, ja zawsze polecam. Mówię, że to właśnie mi dało bardzo dużo satysfakcji. Oczywiście były pewne porażki i będą chwile trudniejsze, kiedy będzie się miało poczucie, że nic się nie da zrobić albo że nikt tych osób młodych nie słucha, ale uważam i polecam, żeby zawsze próbować, żeby się starać i żeby właśnie też uczyć się w praktyce tej mhm. partycypacji. Czyli. Korzystać z możliwości, które są, szukać tych możliwości, czy to podczas konsultacji społecznych. Teraz na przykład są prowadzone konsultacje społeczne dotyczące statutu Młodzieżowej Rady, więc może akurat, jak komuś nie odpowiada ten statut, to warto się zgłosić na takie konsultacje i wyrazić swoje zdanie, że na przykład by się chciało mieć tam więcej reprezentantów albo mniej, albo ile by kandydacja miała trwać. Każdy głos podczas tych konsultacji jest ważny. Więc e, tak zdecydowanie polecam, żeby też zaczynać e, już od tych najmłodszych lat. E, to nie jest tak, że jest się za młodym, e, ponieważ wiedza zawsze z doświadczeniem przychodzi, a e, właśnie m, takie doświadczenie, które zdobywamy od najmłodszych lat, jest najbardziej cenne. Oczywiście wtedy jest też zazwyczaj najwięcej porażek, ale myślę, że to jest, to jest takie doświadczenie, które później się, którego później się nie zdobędzie. Na przykład, czy to w samorządach uczniowskich, mhm. czy to w Młodzieżowej Radzie. To też wtedy się poznaje te osoby, które są zaangażowane, wtedy się tworzy pewne grupy. Później może jakaś organizacja się z tego stworzy, a może i pójdzie się do partii politycznych. Myślę, że, że to jest bardzo cenne, aby już poznawać tą partycypację od najmłodszych lat i uczyć się, czy to na błędach, czy od innych. A decydenci i osoby starsze powinny właśnie być takimi mentorami, i powinny pomagać tym młodym osobom, bo tak jak właśnie wspominałam, nie zawsze mamy tą wiedzę i to jest jak najbardziej okej. Okay. Nie musimy tej wiedzy mieć, bo jesteśmy osobami młodymi, ale tutaj właśnie jest rola miasta, rola decydentów, aby tym młodym pomaga pomagać i pokazywać, jakie są te ścieżki moż możliwości. No i też właśnie, jeżeli jakiś pomysł jest może nie do końca dobry, to pokazać może jakieś inne rozwiązanie, a nie od razu odrzucać, że młodzież to w ogóle ma jakieś szalone pomysły. A jak właśnie wygląda ta twoja dalsza działalność, bo już jesteś jakiś czas po zakończeniu swoich kilku kadencji w Młodzieżowej Radzie Miasta. No i na tym ta twoja partycypacja w życiu społecznym się nie skończyła. Zostałaś opiekunką Młodzieżowej Radzie Miasta i co jeszcze właśnie, co sprawiło, że chcesz działać dalej? Mhm. No to tak właśnie tak jak wspomniałeś, teraz jestem opiekunką Młodzieżowej Rady, jest to dla mnie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę być, ponieważ też pomagałam troszkę im wcześniej od początku kadencji, a opiekunem jestem teraz od marca, więc też dopiero się uczę, jak z nimi mhm. pracować, jak z nimi współdziałać. Chociaż jak na razie bardzo nam się dobrze współpraca układa i bardzo dobrze się ze sobą komunikujemy, ale oprócz właśnie wsparcia Młodzieżowej Rady, która zawsze, mi to, która zawsze mi towarzyszy, to między innymi teraz właśnie z grupą osób, które poznałam w Młodzieżowej Radzie, założyliśmy fundację Jagielonika, która skupia się na integracji osób z dawnej Rzeczpospolitej, Czyli Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów, aby właśnie nauczać wspólnej, prawdziwej historii, aby integrować się nawzajem i pokazywać, jak wiele wspólnego nasze narody mają. Walczymy też z dyskryminacją na tle właśnie narodowościowym i etnicznym, ponieważ dalej ta dyskryminacja występuje tych osób, czy to w szkołach podstawowych, czy ponadpodstawowych. Sami mieliśmy takie doświadczenia, gdzie widzieliśmy, że niestety się kogoś dyskryminuje ze względu na pochodzenie i stwierdziliśmy, że właśnie utworzymy taką organizację, która będzie jednoczyć nasze wspólne narody. Ale oprócz tego, to też właśnie działam w Małopolsce dla Młodych. Jest to taka platforma, która zrzesza wszystkie młodzieżowe rady mhm. z Małopolskiej. Też właśnie to był projekt, który rozpoczął się dwa lata temu, aby zainicjować młodzieżowy sejmik województwa małopolskiego, bo jako prawie jedyni tego sejmiku jeszcze nie mamy. A szkoda, bo by mógł równie dobrze działać jak Młodzieżowa Rada, mm. czy inne młodzieżowe rady z Małopolski. I właśnie Małopolska dla Młodych sieciuje te młodzieżowe rady. Spotykamy się, rozmawiamy, jak ten sejmik miałby wyglądać. Oprócz tego, to też jestem tutorką debat oksfordzkich z ramienia Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Uczymy, jak ładnie przemawiać, jak się nie stresować podczas przemówienia publicznego. No, ja się troszkę stresuję, więc to <troszki> troszkę mi nie wychodzi, ale tak właśnie uczymy tego formatu debat oksfordzkich. Co też jest świetnym doświadczeniem i też właśnie jeśli chodzi o takie możliwości dla młodych, to też te debaty o sportie, które funkcjonują u nas w krakowskich szkołach, bardzo duże dają perspektywy. I właśnie krakowskie Stowarzyszenie Mówców organizuje takie turnieje dla młodych osób, gdzie młode osoby mogą się zaangażować. A oprócz tego to oczywiście uczestniczę w różnych konferencjach, w różnych właśnie, panelach, spotkaniach. Niedawno skończyłam projekt Akademia Młodzieżowych Radnych, gdzie szkoliliśmy młodzieżowe radny, rad, rady z całej Polski i byliśmy prawie w każdym województwie, więc to naprawdę był bardzo duży, obszerny projekt. Gdzie zwiedziłam nie tylko Polskę, ale i poznałam młodzieżowe rady z każdego województwa. I dalej chcę się właśnie rozwijać, dalej te młodzieżowe rady są mi bliskie. Jestem w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej, gdzie podejmujemy takie tematy jak edukacja klimatyczna. I właśnie chciałabym, aby jeszcze bardziej te młodzieżowe rady były sprawcze i żeby te młodzieżowe rady dobrze funkcjonowały, aby realizowały swoje pomysły. Bo tak jak mówiliśmy, pomysłów zazwyczaj jest dużo, ale żeby temuć, żeby rady w końcu je realizowały. Jeszcze troszkę pracy przed nami, ale no jak na razie tym się zajmuję, żeby temuć, żeby rady były sprawcze i dobrze funkcjonowały. No to naprawdę te działania są bardzo imponujące. Mam nadzieję, że udają ci się też wszystkie Twoje plany i będziesz dalej chętnie działała i rozwijała się i tak naprawdę okolice i nie tylko. No, i tak już zmierzając do końca, jakbyś mogła powiedzieć, czym dla Ciebie jest demokracja bezpośrednia? Myślę, że bardzo wiele tutaj podałaś przykładów tego, jak właśnie można działać, jak można zmieniać właśnie życie społeczne, jak można partycypować. A czym dla Ciebie jest właśnie też ta, ta demokracja bezpośrednia? To demokracja bezpośrednia według mnie jest wtedy, kiedy wiem, że nie potrzebuję przedstawiciela, żeby. Coś załatwić, który nie potrzebuje przedstawiciela, który dba o mój interes, tylko ja sama muszę wziąć sprawy w swoje ręce, by ten interes wybrzmiał, bo wiem, że nikt inny za mnie tego nie zrobi. Czyli dla mnie to jest możliwość realnego działania. Mój głos jako jednostki jest ważny i my jako społeczeństwo decydujemy o tych zmianach i my decydujemy, co chcemy właśnie wprowadzić. Jeśli chodzi o takie narzędzia demokracji bezpośredniej, to mam wrażenie, że nie zawsze jesteśmy świadomi, jak dużo jest ich i nie zawsze jesteśmy świadomi, ile one mogą dać. Tak jak właśnie wspominałam tutaj wcześniej o konsultacjach społecznych, one się mogą wydawać czasami, jak ktoś usłyszy, że o no przecież nikt nas nie wysłucha. No właśnie wysłuchają. I to jest ważne, żeby chodzić na te konsultacje społeczne, aby wyrażać swój głos, aby się tylko nie bać, i właśnie demokracja bezpośrednia to też takie dla mnie, to jest działanie bezpośrednie. Bardzo lubiłam to w Młodzieżowej Radzie i dalej lubię, że te działania to nie jest właśnie tylko opiniowanie i konsultowanie uchwał, programów, strategii, bo po co jest strategia, jeżeli nie ma tej działalności bezpośredniej? I bardzo sobie cenię właśnie Młodzieżową Radę Krakowa, bo ona oprócz decydowania o pewnych sprawach i opiniowania. Wychodzi bezpośrednio do samorządów uczniowskich, do uczennic i uczniów krakowskich szkół, ale nie tylko, bo też nie powinniśmy się ograniczać do osób, które się uczą, tylko do całej młodzieży, która jest w mieście. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz wszyscy tutaj po tym Twoim apelu wezmą się do działania i właśnie też będą chcieli działać bardziej bezpośrednio. Ze mną na kanale lub bezpośrednio była Jadwika Mizerska, czyli aktywistka z Krakowa, która od lat jest związana z Krakowską Młodzieżową Radą Miasta. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę. Bardzo również dziękuję. Ta rozmowa była bardzo przyjemna i taka bezpośrednia. Dzięki. Cześć.